Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to omówię dla Was projekt WeChain. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt WeChain, strona główna tego projektu, przedstawiona jest obecnie na ekranie. Projekt ten, którego celem jest dostarczenie usługi Blockchain as a Service dla osób, które nie do końca rozumiem, co to tak naprawdę oznacza. Pozwolę sobie posłużyć tutaj się analogią do znanej usługi Software as a Service, z której to na przykład korzystamy używając Gmaila jako naszego klienta poczty elektronicznej, czyli rejestrujemy się u przedstawiciela, u dostawcy danej usługi, w tym przypadku w serwisie podlegającym pod Google'a w Gmailu. I od niego czerpiemy, że tak powiem, korzyści z oprogramowania jako usługi, czyli korzystamy z maila poprzez przeglądarkę internetową, tym samym korzystamy z usługi mailowej dostarczanej nas zgodnie z podejściem Software as a Service. Jeśli chodzi o Blockchain as a Service, to tutaj sytuacja będzie dokładnie analogiczna. Ten projekt ma za zadanie umożliwić nam korzystanie właśnie szybkie i sprawne z blockchainu tą właśnie metodą as a service. Jeśli chodzi o sam projekt, tutaj zakładka overview na portalu CoinPaprika. Ciekawa sprawa. Projekt jest z nami już ponad 2 lata i oczywiście jest w fazie działającego produktu. Także ciekawa sytuacja, gdyż w przeciągu 2 lat tutaj zespół ten był w stanie dostarczyć nam gotowy produkt, gotową usługę. Zobaczmy więc, co dzieje się w kodzie źródłowym takiego projektu, który ma coś już do zaoferowania dla rynku. Jeśli chodzi o wykres commitów z zakładki Code Progress, widoczny na ekranie, 17 osób aktywnie uczestniczących w rozwoju projektu, prawie 400 osób oznaczyło projekt gwiazdką na GitHubie. Przejdźmy sobie do widoku organizacji na GitHubie. Organizacja WeChain, WeChain Foundation dokładnie. Mamy tutaj 38 repozytoriów, z czego 5 z nich zostało przypiętych, 5 najbardziej znaczących dla rozwoju projektu. Tutaj też chciałbym zwrócić Wam uwagę, że sprawdzając to, w jaki sposób dana organizacja funkcjonuje na GitHubie, warto rzucić okiem nie tylko na główny projekt całej infrastruktury, ale też na pozostałe komponenty, jak wygląda aktywność właśnie zespołu programistycznego w zakresie poszczególnego tutaj komponentu funkcjonalnego należącego do całej infrastruktury. Tutaj widzimy, że ta aktywność na większości projektów jest w miarę aktualna, także myślę, że to jest dobry znak dla projektu. 5 przypiętych głównych repozytoriów, główny produkt Tor, na tym tutaj się skupimy. Poza tym mamy jeszcze szereg innych projektów, na przykład SDK tworzące API umożliwiające na kontakt właśnie z infrastrukturą WeChain spośród pozostałych innych środowisk programistycznych. Przejdźmy sobie teraz do zakładki Tor, reprezentującej właśnie główne jądro systemu projektu WeChain. Tor napisany jest w języku Go, w języku pochodzącym od Google'a, także dobry, odpowiedni wybór, jeśli chodzi o tego typu projekt. Zobaczmy sobie, co on ma tutaj do zaoferowania. Oczywiście standardowa dokumentacja, metody opisujące budowanie produktu, konteneryzacja na Dockerze, bardzo wygodna przy wdrażaniu, podstawowy API oraz zasady mówiące nam o tym, w jaki sposób możemy się dołączyć do rozwoju tego produktu. Issues. Na chwilę obecną niewiele, jedynie 6 otwartych
issue, 56 zamkniętych. Pull requesty, tutaj niestety nie mamy żadnych otwartych, mamy ponad 230 zamkniętych, ale przypominam, mówimy tutaj o produkcie, o projekcie, który jest w fazie gotowego produktu dostępnego na rynku. Zakładka Projects, tutaj mamy jeden projekt założony zgodnie z zamiarem zaimplementowania właśnie VIP 191. Temu się zaraz też przyjrzymy. Wikipedia, szereg linków informujących, w jaki sposób właśnie projekt działa, co jest potrzebne do korzystania z niego, jeśli chodzi o programistów. Zakładka Security. Tutaj polityka bezpieczeństwa zdefiniowana jest na oddzielnym serwisie, do którego zaraz przejdziemy. Zakładka Insights. Weźmy z ostatniego miesiąca. 7 zmerdżowanych pull requestów, 4 zamknięte issue. Także myślę, że jest to dobrze zorganizowane, dobrze to wygląda, biorąc pod uwagę to, że projekt jest w fazie działającego produktu. Niezwykle istotne również jest to, i warto na to zwracać uwagę, że w momencie, kiedy mamy działający produkt dostępny już na rynku, warto sprawdzić, jak często ukazują się kolejne wersje release, czyli kolejne wersje przeznaczone już na środowisko produkcyjne. Wersje te są po prostu już używane na poszczególnych komponentach funkcyjnych całej infrastruktury. To, do czego tutaj chciałem jeszcze wrócić, czyli zakładka Projects. Tutaj na bazie właśnie WeChaina możemy prześledzić taką bardzo ciekawą i bardzo dobrą logikę działania organizacji. Tutaj przypominam, mamy do czynienia z VIP 191, czyli WeChain. Zaraz sobie to znajdziemy. Znajdziemy sobie właśnie to repozytorium na WeChain Improvement Proposals. Tutaj zapewne, jak przejdziemy, widzimy, że jest właśnie ten oznaczony numerem 191. Także wobec tego jest również założony projekt. Także to też jest oczywiście na plus, jeśli chodzi o organizację tego produktu. Tutaj nie będę się wdawał w zagadnienia techniczne, z czym to jest związane. Chcę po prostu pokazać taki ciąg logiczny funkcjonowania całego projektu. Przejdźmy teraz do zakładki serwisu Bug Bounty. Organizacja WeChain swój projekt Bug Bounty prowadzi na portalu Hack and Proof. Oczywiście jest to też podzielone na projekty WeChain Tor, czyli to główne repozytorium, które przed chwilą właśnie omawiałem. Mam też tutaj oczywiście portfel WeChain i co ciekawe, tutaj również był założony specjalny podprojekt na Bug Bounty odnośnie tego właśnie VIP 191. I tutaj widzimy, że w trakcie trwania tego programu zgłoszono jeden raport. Niestety, z tego co pamiętam, ten raport został ukryty. Natomiast możemy śmiało odczytać, że był to bardzo istotny raport skategoryzowany jako krytyczny. Tutaj właśnie chciałbym, żebyście dokładnie zrozumieli to, co chcę wam przekazać, mianowicie bardzo dobre podejście prowadzenia projektu, ponieważ mamy założonego popularnego WIPS-a, czyli WeChain Improvement Proposals o odpowiednim numerze. Następnie mieliśmy po stronie GitHuba ustawiony projekt, oczywiście w repozytorium Tor. Tutaj jest to inne repozytorium i organizatorzy systemu przed wdrożeniem tego WIPS-a również ustawili dla chętnych odpowiedni program Bug Bounty na serwisie Hack and Proof w celu zweryfikowania, czy to podejście,
które jest tutaj zaimplementowane w tym VIP-ie, to rozwiązanie, które tutaj ma być wdrożone, jest na tyle bezpieczne i na tyle gotowe, aby można było je umieścić w głównej gałęzi kodu źródłowego i umieścić na serwerach produkcyjnych tej platformy. Także bardzo ciekawa i bardzo ciekawe podejście i bardzo duży plus dla produktu WeChain. Produkt WeChain posiada też swoje konto w Travis Continuous Integration, gdzie możemy prześledzić, jak przebiegają buildy poszczególnych wersji. Tutaj widzimy, że są one na bieżąco budowane z sukcesem, co też świadczy o dojrzałości tego produktu, gdyż, podkreślę to jeszcze raz, jest on w fazie już działającej komercyjnej wersji dostępnej dla potencjalnych klientów. Także na tę chwilę to wszystko, jeśli chodzi o ten projekt i o mój komentarz. Tutaj warto się jednak zastanowić, przypominam, że projekt ten działa na zasadzie blockchain as a service. Interesując się takim projektem działający w takim ekosystemie, zwracamy też uwagę na potencjalną konkurencję, która jest na rynku. A jeśli chodzi o tego typu usługi, to konkurencja ta jest dosyć duża moim zdaniem. Mamy rozwiązania bardzo analogiczne, właśnie blockchain as a service. Taką usługę dostarcza nam korporacja SAP. Jest to jedna z największych firm w branży IT dostarczających system klasy ERP. Jest to system do zarządzania zasobami danej organizacji. Podobne rozwiązanie posiada w swojej ofercie również kolejna duża firma IBM. Analogiczne rozwiązanie posiada Microsoft w swojej chmurze Azure. Tutaj nawet mamy dostęp do opisu w języku polskim. I oczywiście bardzo podobne i konkurencyjne rozwiązanie posiada również Amazon na swojej platformie AWS, dostarczającej właśnie usługi typu blockchain as a service, dostarczającej usługi software as a service. Także projekt, pomimo tego, iż jest gotowy, jest wdrażany, jest rozwijany, jest funkcjonujący na rynku, ma oczywiście dużą konkurencję wśród największych graczy w branży IT. Oczywiście jest szereg różnic pomiędzy tymi produktami, zarówno pomiędzy produktami pochodzącymi od powszechnie znanych firm typu SAP, IBM, Microsoft czy Amazon, jak i pomiędzy tą grupą usług, a właśnie usług dostarczanych przez WeChain. Pamiętajmy jednak, że klienta końcowego interesuje przede wszystkim cena, interesuje przede wszystkim funkcjonalność rozwiązania i interesuje po prostu łatwość wdrożenia w obecną infrastrukturę. Tutaj czy produkt pochodzący właśnie od organizacji WeChain spełni oczekiwania klientów w tym zakresie, na pewno będziemy śledzić ten projekt i analizować to, na jakiej zasadzie on realizuje te założone cele. Dziękuję. Jeśli chodzi o mnie w kwestii tego projektu, to już wszystko. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym przeanalizował dla Was jakiś projekt, również proszę o taką informację w komentarzu. Dziękuję. Cześć.